Od warsztatu do warsztatu, w każdym po kilka zdjęć. Na wystawę czekały 34 lata. Jerzy Mąkowski w Radoszycach fotografią opowiedział historię pokolenia rzemieślników. Wystawę Pokolenie można oglądać w tamtejszej Galerii Sztuki Biłasówka. Radoszyckich stelmachów, kowali i kołodziejów znała cała Polska. To stąd po wojnie wyjeżdżały najlepsze furmanki. Teraz po dawnych mistrzach niemal nie ma śladu. Na ich poszukiwania wybrała się Aleksandra Rzeczek. Kowalem był jego ojciec. Nauczył go wszystkiego. Marian Kamiński prowadzi zakład ślusarski. Choć technologia się zmieniła, to wciąż korzysta z tamtej mądrości. No to jest podstawa. Tego bym powiedział, czego on mnie nauczył, no to nikt mnie nie nauczy. Po latach mógł ponownie zobaczyć ojca przy pracy. Fotografia przywołała wspomnienia. Tak jakby to było wczoraj. Na początku lat 80. Jerzy Mąkowski fotografował mistrzów rzemieślników w Radoszycach. Efekty po latach można zobaczyć na wystawie w Biłasówce. Wysokiej klasy rzemieślnic. Ponad 40 fotografii, a na nich świat, który odszedł w niepamięć. W 15 warsztatach w Radoszycach pracowali stelmachowie, kołodzieje i kowale. Te umiejętności dawnych ludzi były rewelacyjne. Już wtedy były to ginące profesje. Dziś nie ma tu po nich śladu. Choć to właśnie stąd powojenna polska wieś brała swoje najlepsze wozy konne i bryczki. Tu produkowano także powozy na potrzeby filmu. Tych stelmachów znała wtedy cała Polska. I co ciekawe, we wszystkich tych warsztatach zawsze był krzyż albo sama figura Jezusa. Fotografowałem świat, który przemijał, podkreśla Jerzy Mąkowski i dodaje. Chciałem go ratować, bo rzemieślnicy zawsze byli mi bardzo bliscy. Pokazując coś, pokazuję według swojego sposobu myślenia, czyli częściowo pokazuję siebie. Tym bardziej, że ja jestem z rodziny rzemieślniczej. Wystawa w Radoszycach to także dla niego podróż w czasie. Na nowo może spotkać się z bohaterami, których uwiecznił w kadrze. Sztuka, czyli zadanie sprawdzające na egzaminie mistrzowskim. Józef Kowalski musiał w pręcie wyciąć 4 różnej wielkości koła. Pracował nad tym przez kilka dni po 12 godzin. Miałem na złom oddać to. Przecież na złom nie, ale mówię, nie oddam na złom, bo to jest tam. Wystawę Pokolenie można oglądać w Radoszycach w Galerii Sztuki Tadeusza Czarneckiego Biłasówka do 9 czerwca. Aleksandra Rzaczek, informacje.